całkiem niedawno zakończył się projekt realizowany przez gminę Olkusz. Projekt o tytule Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza. Nie musimy chyba wspominać, jak ważna jest dbałość o pamiątki naszej przeszłości. Bogactwo każdego miasta kryje się w jego historii, którą budowały kolejne pokolenia. Jakie skarby kryją się pod olkuską ziemią, możemy przekonać się, odwiedzając ekspozycję Podziemny Olkusz. Gmina Olkusz zaprasza do dwóch nowoczesnych ekspozycji. Podziemny Olkusz, znajdujących się w oryginalnych, zabytkowych wnętrzach. Pierwszą z nich możemy zobaczyć pod olkuskim rynkiem, w gotyckich piwnicach ratusza, jaki został wybudowany w XIV wieku. Była to jedna z największych tego typu budowli w Polsce, co świadczyło o bogactwie miasta. W ratuszu na parterze mieściła się kancelaria i sala sądowa, a na piętrze sala posiedzeń Rady Miejskiej, sąsiadująca ze skarbcem i archiwum. Pod rynkiem znajduje się wystawa, która w niezwykły sposób przedstawia historię Olkusza, nazywanego Srebrnym Miastem. Możemy tam poznać burzliwe dzieje miasta. Następnie przenosimy się do Olkusza z czasów swojej największej świetności, czyli do końcówki XVI wieku, gdzie możemy zobaczyć dużą, przestrzenną makietę miasta z tego okresu. Natomiast dzięki multimediom możemy zobaczyć kopie starych dokumentów, rycin i map. Historia Olkusza nierozerwalnie związana jest z historią górnictwa rud ołowiu, srebra, a później także cynku. Górnictwo kruszcowe rozwijało się na tych terenach od XI wieku. Najstarsza pisana wzmianka to przywilej księcia Bolesława Wstydliwego z 1257 roku, który zadeklarował, że będzie przekazywał klasztorowi klarysek w Zawichoście 2 grzywny złota rocznie ze swych dochodów. Ekspozycja znajduje się w piwnicach dawnego kwartału królewskiego. Tam niegdyś wznosiła się siedziba župnika, czyli urzędnika królewskiego zarządzającego miejscowym górnictwem. Druga podziemna ekspozycja w piwnicach dawnego kwartału królewskiego w ciekawy sposób przedstawia górnicze i hutnicze tradycje Olkusza, a także mennicy, jaka działała w tym miejscu. Dużą atrakcją jest przestrzenna makieta pokazująca, jak w ciągu wieków rozwijały się olkuskie kopalnie. Można w niej zobaczyć zarówno podziemne wyrobiska, jak i maszyny używane wtedy w kopalniach, jak kierat czy tak zwany paternoster. O tym, jak działały dawne kopalnie, przekonamy się sami, wprawiając w ruch modele i repliki dawnych urządzeń górniczych. Się wzięła do roboty. Tak, zaprezentuję Wam urządzenie, które nazywa się paternoster.
urządzenie służące do odwadniania, stosowane w czasach odrodzenia. Tutaj wodę imitują piłeczki ping-pongowe. Mocniej, mocniej, szybciej, czas to pieniądz, woda cię zalewa. Tylko nie zepsuj. A oto przed Państwem Bartłomiej, który tutaj testuje śrubę Archimedesa, która zwana jest również śrubą, pompą śrubową. To urządzenie, które służy do przepompowywania wody lub transportowania urobku z niższego poziomu wydobywczego na powierzchni. Czy ciężko się, Bartku, pracuje na tej maszynie? W ogóle nie czuć, że się pracuje. No chyba może dlatego, że tam nie ma zawartości, co? Tak. Jak myślisz? Dokładnie. Legenda o rzece Babie. A teraz opowiem Wam legendę o rzece Babie. Czarnoksiężnik Twardowski dawno, dawno temu zażyczył sobie, żeby usługujący mu diabeł zabrał wszystkie bogactwa ziemi i złożył je w okolicy Olkusza. Moce piekielne zadaniem tym rychło się uporały, przysypując piaskiem owe skarby. Okoliczni mieszkańcy dowiedzieli się jednak o majątku pod ziemią ukrytym i wkrótce zaczęli wydobywać cenne złoża rud, bogate w srebro. Czyniąc to coraz głębiej, drążyli swoje sztolnie. Diabelska rodzina z niepokojem na to patrzyła, bo urządzenia kilofem w skały było słychać już tuż, tuż. Groziło to naruszeniem ścian podziemnego królestwa piekielnego. Gdyby do tego doszło, wszystkie dusze grzeszników pokutujących w ogniach piekielnych wydostałyby się poza bramę piekieł. Kiedy nie udało się zasypać piachem kopalni, diabły na swoim walnym zgromadzeniu ustaliły, że zaleją je wodą. W tym celu do podziemnych korytarzy skierowały wody przypływające w pobliżu rzeki Baby. Wody zalały szyby, uniemożliwiając dalszą eksploatację kopalni. Według legendy słynne powiedzenie „Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle” dotyczy właśnie olkuskiej rzeki Baby. Poszukiwanie tych bogactw przyniosło diabelskie skutki, a wśród nich pękanie ścian kościołów stojących nad kopalnianymi chodnikami, a także powstawanie pustyni błędowskiej. Bartek teraz przetestuje średniowieczne miary. Tak, tu jest jedna cegła. Okej. Okay. Tu jest jeden kawałek ołowiu. Wytopiony już. Tu jest aluminium, lżejsze od cegły nawet. No i ruda ołowiu. Najcięższe. Najcięższe. Czy one są ułożone od najcięższego, od najlżejszego do najcięższego? Nie. Czyli najcięższa ruda ołowiu. A potem? Zachwyt zwiedzających budzi srebrna komnata z repliką srebrnego krzyża gwarków olkuskich, którego oryginał znajduje się w olkuskiej bazylice. W ekspozycji została także przedstawiona historia olkuskiej mennicy. Prezentowane są oryginalne monety odnalezione w trakcie badań archeologicznych. Większość pochodzi z XIV i XV wieku. Co więcej, specjalna prasa pozwala wybić na pamiątkę replikę olkuskiego trojaka. Ważnym elementem ekspozycji są znaleziska archeologiczne, na jakie natrafiono podczas rewitalizacji olkuskiej starówki. Zastosowanie multimediów nie tylko uatrakcyjnia ekspozycję, ale także ułatwia zwiedzanie osobom z niepełnosprawnościami. Warto dodać, że podziemia można zwiedzać z przewodnikiem, indywidualnie, a także korzystając z aplikacji audioprzewodnika. Obie ekspozycje możemy zwiedzać, kupując jeden wspólny bilet.